Agnieszka Kołodziejska, dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu Z jak zdrowie, w którym, no takie, zawsze będę to powtarzała, mamy małe marzenie, żebyście sięgali właśnie po ten podcast, a nie po wujka Google'a, bo tutaj rozmawiamy ze specjalistami w konkretnych dziedzinach i staramy się rozmawiać o zdrowiu bardzo szeroko pojętym, a dzisiaj u nas ginekolog położnik, dr Tadeusz Oleszczuk, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj trochę o higienie intymnej będzie, pan jest autorem licznych publikacji medycznych, książek też, ale co ciekawe, jako ginekolog położnik jest pan również autorem książki dla mężczyzn. Tak. E, facet jak młody Bóg. Tak, 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 ponieważ na podstawie tego, co widzę u kobiet i z ich relacji, po zmianie diety, po zmianie stylu życia, widzę, jak ja sam się zmieniam. Bo ja sobie sam to życie tak poukładam. Czyli wszystko, o czym ja piszę w książce Facet jak młody Bóg, bo 60 lat, lepiej się czuję niż jak miałem 40, to ja piszę facet, zrób to i tam, tam jest czeklista tam są konkretne jak się do tego jak się w tym świecie poruszać bo tam jest dużo pułapek w diecie. ja też nie padałem także co zrobić żeby mieć prostą drogę Czyli mówi pan że ma 60 lat czuje się jakby miał 40 tak e ja dostałam od pana przed chwilą książkę w prezencie o menopauzie. Byłam zaskoczona, a pan mówi, to jest ta lepsza połowa życia. Tak, tak, bo już ją trzeba przeczytać w wieku 35 lat, a menopauza, ten okres, kiedy my już wiemy, kto jest dla nas dobry, co jest dla nas dobre, znamy to środowisko swoje, znamy trochę swoje ciało, jeszcze nam brakuje świadomości, więcej, możemy coś zrobić dla siebie, dzieci poszły w swoją stronę, my sobie to życie możemy uporządkować i znając te meki w stylu checklista, możemy uniknąć nowotworów, udarów, zawałów, tam jest konkretnie napisane, co zrobić, żeby się zorientować, gdzie ja jestem i co zrobić, żeby uciekać z tego ryzyka, ja wie przestawić ten pociąg, który wyszedł na zwarcie, na tory, które pojadą do szczęśliwego życia, na podstawie relacji pacjentek, które przychodzą, siedzą po drugiej stronie i mówią: Niech pan napisze książkę. Bo ja widzę, jak ja się zmieniłem. Ja się w życiu tak dobrze nie czułam. Ostatnio powiedziała pacjentka, że przez dwa dni to odstawiła to, co jej szkodziło, i ona już po prostu czat. Bo pan mówi też, że jest holistą. Co to znaczy? Tak, Władnie. ja patrzę na całego człowieka. Nie da się tylko leczyć ginekologicznie od pasa w dół. Jeżeli dziewczyny wracają, infekcje grzybicze, jeżeli ma HPV wiele lat siecią, coś jest nie tak. Ja nie pytam wtedy, jak jest z wypróżnieniami, co się dzieje. Bo po przewodzie pokarmowym widać, jak wygląda dieta. No to tam czasem jest masakra. I jak ona tego nie zmieni, to ja jej skutecznie nie pomogę. Czyli musi znać pewne zasady, co jej szkodzi, w tym co ona je i tego musi uniknąć. A nie, panie doktorze, co ja mam brać, żeby było dobrze, bo to się nie zepnie. Mhm. Czyli wywalamy cukier oczywiście i te rzeczy, na które jesteśmy najczęściej uczuleni. Bardzo złą literaturę ma pszenica i gluten. kazeina też nie fajnie się o niej pisze w tej chwili. Na kazeina świecie. czyli? Nabiał. biał. Mhm. Część osób ma nietolerancję. I po wywaleniu nabiału na 2-3 tygodnie, nagle skóra przestaje swędzić, nie ma wzdęć brzucha, nie bulgocze. Ja to obserwuję nawet wśród rodziny. Ta przestałam lać mleko do kawy i jest wszystko dobrze w brzuchu. A tak zawsze były w zdjęciu. Bulgotały. Takie drobne rzeczy. E, nie będziemy dzisiaj, bo o menopauzie tak. było przez chwilę, nie będziemy o menopauzie rozmawiać. To nie jest temat naszej rozmowy. Raczej chciałabym porozmawiać o higienie intymnej, takiej szeroko pojętej, ale zarówno mężczyzn jak i kobiet. Proszę sobie wyobrazić, że ja przygotowując się do tej rozmowy przepytałam tutaj z redakcji kolegów i koleżanki. Ale też głównie kolegów. Okazało się, że masa jest pytań, ale chłopaki, um, chłopaki przyznali się, że między sobą bardzo rzadko rozmawiają o tych sprawach takich intymnych. I nie mówię tutaj o seksie, tylko właśnie o higienie. Podczas kiedy my, kobiety, rozmawiamy ze sobą, bo dla nas to jest... I koleżanka jest źródłem wiedzy, prawda? A jako fity ty masz okres. Ojej, to ja mam inaczej. A używasz wkładek, nie? A ja używam. Mężczyźni o tym jakoś nie rozmawiają. Dlaczego hmm. to tak jest? Facet musi być twardy, nie może okazywać, że on czegoś nie wie, a nawet jak nie wie, to się krępuje o tym powiedzieć, no i raczej się będzie przechwalał, jaki on jest silny, ile tam myków zrobi na drążku, niż. Y, że ma pieczenie, że ma spędzenie, że mu się pojawiły jakieś zmiany, nie wie co z tym zrobić, próbuje sam gdzieś tam wyczytać i ci w tym wszystkim gubi, nie wie y, z czym to połączyć, a powinien znać swoje ciało i y, pójść na przykład do urologa, jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości. Czy te badania profilaktyczne też są bardzo ważne. Faceci nie rozmawiają o higienie intymnej, bo to jest sprawa kobiet. No. Czy kosmetyki na przykład, czy masaż twarzy na przykład. no Gdzie? No, proszę, no to, to by jego męskości. Facet ma być silny, a nie tutaj się wykazywać. Że ma jakieś infekcje intymne, no to już w ogóle, a powinien się umyć po stosunku, powinny zmienić bieliznę, jak wyjdzie z basenu, a nie siedzieć w mokrych majtkach. Takie rzeczy mógłby na to zwrócić uwagę, a szczególnie, jeżeli tak jak dziewczyny rozmawiają o tych miesiączkach, bo miesiączka powinna trwać 4-5 dni, a nie 7. Mhm. Nie powinno być i przed miesiączką. I dobrze, że dziewczyny o tym mówią. Fajnie, bo dziewczyny są chyba bardziej otwarte w ogóle, bardziej świadome i chyba mają więcej dozyskania z takiej wzajemnej wymiany informacji, bo coś im się może poprawić, niż faceci. No, on nie będzie miał pławów, nie ma miesiączek, nie ma krwawi, no to jego temat jak gdyby nie dotyczy. A na przykład rozdoszło HPV-a. W Ko Ko Korea zaszczepiła sobie chłopaków 14 lat i nie ma raka, szyjki, macicy. A w Australii do zera. A u nas 4000 kobiet, z czego 2 tysiące umiera. Bo nie robią cytologii, bo nie ma świadomości takiej profilaktyki, a powinna być. No dobra, wracając do higieny. Kobiety mają specjalne płyny do higieny intymnej i tego jest oczywiście masa. Idziemy do drogerii, możemy wybierać, przebie przebierać, a facet no, może trochę upraszczam, ale jednak jest w tym ziarnko prawdy. Ja tam Mam żel do wszystkiego jeden. Tak, i to jest. I co? Mm. Kilka rzeczy tutaj zostało poruszonych. Producenci, to jest walka o klienta. Nawet jest żel do higieny tymnej 6 sześcioletnich czy 8 dziewczynek. No to już generalnie ja mam takie zdanie, że nie powinno się nadmiernie używać tych środków. W ogóle raczej bym przeszedł na środki ręka, woda i ręcznik papierowy. Jak najprostsze rzeczy. Bo każdy środek, jakiś, czy mamy dezodorant, próbujemy szczególnie w gorące dni, faceci też w okolicach pachwin, żeby zapachu nie było i tak dalej, bo ta mikroflora jest inna. Posiada środki konserwujące, zapachowe, barwiące, nadające konsystencję i to wszystko może uczulać. I mam dziewczynę, która się tak masakrycznie dba o tą czystość, że z tego powodu jest to wysuszone, suche, piecze i ciągle leczy te objawy wysuszenia. Prze... Sama je powodują. Tak, no tak. Przed dawkowaniem tego środków czystości, tych dezodorantów, mydeł, żeli. Facet udaje twardziela i ma jeden. I tu też bym uczulał, że czasem zmiany na skórze, które są, też są efektem tego, że stosujemy coś, na co jesteśmy uczuleni. Czego nie bardzo uwiążemy koniec z końcem. A jak uważamy, że jest pieczenie, swędzenie, to stosujemy jakiś krem objawowo działający. No, on pomaga, szczególnie jakieś sterydy, bo już jak lekarz wypisze sile bezradności, tylko to nie o to chodzi. Nie żeby sobie nie szkodzić, dlatego holista, to organizm sobie poradzi. Tylko, żeby mu nie przeszkadzać. No więc, stosując tą chemię na skórę. Pozbawiamy szczególnie dziewczyny. Z tego środowiska, tej ochronnej warstwy, śluzówki, tam jest bardzo delikatnie okolica srobu, pochwy, to jest bardzo delikatny nabłonek. Tak jak ja mówię, weźmy sobie pani ten żel do oka, spróbuję umyć. no nie, będzie piekło, sędzia No właśnie, a tam to co? Ja wiem, że to jest trochę inny, inne mhm. środowisko, ale mniej więcej chcę zobrazować, jak można sobie zaszkodzić tą nadmierną higieną, to też nie jest dobrze. Mhm. A zadbać o zdrowie można ogólnie, znowu holistycznie. No właśnie, bo, bo też miałam o to zapytać, kiedy to, to jest takie powiedzenie naszych babci, powiedzmy, jak mawiali starożytnie, nie jak ja to mówię, że yy, yy, powiadają ludzie, że cieplej żyć w brudzie. No, oczywiście to, to, to nie jest prawda, ale, ale faktycznie jest coś takiego jak nadmiar higieny, który może zas zaszkodzić. Zastanawiam się, gdzie jest ta granica, jak ją, jak ją rozpoznać, że my już trochę przesadzamy. Tak, no to wpadamy w taką nerwicę lękową, że staramy się, im więcej mamy dolegliwości, objawu suchości, pieczenia, spędzenia, tym więcej I tym ręcznikiem potem wycieramy, szorujemy, on potem nam rani tą śluzówkę. no to bardziej nas piecze sucho swędzi, no to jeszcze bardziej. To jeszcze silniejszy żel, jeszcze jakiś nowy, raczej na bazie środków naturalnych, jeśli już są no, takie. No właśnie, tak w pigułce. Higiena intymna kobiety, higiena intymna mężczyzny, zwłaszcza kiedy mamy teraz takie upały w Polsce na przykład. To jak o to dbać na co dzień? Przede wszystkim nawodnienie organizmu, ale nie dopuszczać do przewilgocenia tych okolic. Czyli znowu wychodzę z basenu, wychodzę z morza, muszę zmienić majteczki na suche. Bo jak siedzę kilka godzin, bo pójdę się jeszcze raz kąpać, jeszcze raz, to cały dzień jestem w mokrych majteczkach. I co? I ta wilgotność jest ciepło, wilgotno i słodko na przykład, bo lubię słodycze i tak dalej. I ci, te osoby, gdzie około 30%, ciepło, wilgotno i słodko, no to drożdże mają raj. Dodatkowo jak masakruje co chwilę środkami dezyfekującymi dezodorantami, żelami, zniszczę swoją fizjologiczną mikroflorę, która jest tam w tej okolicy, no to grzyb już w ogóle będzie się cieszył. I to dotyczy i kobiet, i mężczyzn. będzie tak, spędziało piekło i, i, i będzie sucho, to będzie bolało nawet grzybica boli, też nieprzyjemny zapach jest, jak są nieprawidłowe bakterie bezlenowe, no to wtedy już trzeba iść do lekarza. Czyli nawadnianie, zmiana bielizny, przewiewna bielizna przede wszystkim. I jeśli zmieniamy ją codziennie, jeśli ja siedzę w dżinsach cały dzień w robocie, czy, czy jest. To, to, to niestety jest ciepło wilgotne i słodko Mhm. tego słodkiego to mi się nie czepia, ale tu chodzi o mikroflorę bakteryjną, która tam ma szansę się wtedy rozwinać. Dziewczyny, podpaski zmieniamy co 4-6 godzin, w zależności od tego, ile. Można tampony, można podpaski, ale zmieniamy. Nie siedzimy cały dzień w tamponie, bo mało nam leci. Bo jeśli będziemy 8 godzin siedzieć z tym jednym tamponem, no to jest idealne środowisko, żeby się mikroflora rozwijała, ta patogenna. Także na, nawet nie, nie zmienianie bielizny, przewiezna bielizna, aktywność bielizny jest super fajna, bo ona podnosi odporność. W ogóle dbanie o odporność zaczyna w diecie. czyli warzywka ekologiczne, żeby tam były, a nie mięso czerwone. Facetów, szczególnie słodko, yy, pszenica, ten, to tam wszystko się w cukier zamienia. I niestety, czy wieprzowe? No to Aha. raczej nie, jeśli już to gotowane, wołowe. Czyli kilka rzeczy jest takich, do m, tego, żeby nam to nie dolegało, niż nie zmieniając tego stylu życia, chodzimy po lekarzach i bierzemy. Ja teraz widzę dziewczyny, nawet czasem zrobię zdjęcie, chyba że wszystko, co było w aptece, już dostała, a nie zmieniła sposobu odżywiania. Mhm. I, albo przynosi torbę leków, które już wzięła, i teraz ja mam jej coś dać innego. No to ja się pytam, no, a tam jest w rodzinie cukrzyca, urodziła dziecko 4,5 kg, przytuła 20. No są Tolerancji glukozy nie da się z tego. Czyli trzeba spojrzeć na człowieka holistycznie, jeżeli coś mu przewlekle dolega. Okej. Okay. To teraz spróbuję zapytać, no, tak żeby było ładnie. Mm. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację: no, jest pan i pani, mają się ku sobie, jest gorące lato, oni są spoceni po całym dniu, no ale no, hormony, prawda, buzują. Bach! I. Umyć się najpierw czy nie będzie tragedii, jeżeli tacy spoceni damy się ponieść chwili? Dobrze by było wziąć ten prysznic i zacząć pod prysznicę, bo to by było bardzo zdrowe, super sprawa. W ogóle wtedy można się wzajemnie umyć i osuszyć, ale po stosunku na pewno się umyć. To bezwzględnie. I dziewczyna, i chłopak też. Nie, że facet sobie na drugi bok sobie zaśnie, a dziewczyna będzie leciała, się będzie myła. Mamy też mikroflorę stosując baptesę bez recepty, probiotyczną. Są leki bez recepty, które ułatwiają nawilżenie, bo jak jest sucho, bo właśnie stosujemy nadmiar albo po menopauzie, kiedy już nie ma hormonów, też jest częściej suchość i te dziewczyny boją się współżyć, to też jest problem. I jak bardziej unikają współżycia, to tym bardziej ten nabłonek zanika w śródówce. Narząd używane na zanika generalnie. Jeśli się nie masturbują, nie mają dildo, jakiegoś wibratora, nie ćwiczą tego, nie powodują poprawy krążenia tego, no to to będzie zanikało. I potem jak ona próbuje rozpocząć współżycie, bo przychodzą dziewczyny, panie, dwa lata, nie, ale już teraz mam partnera, bym chciała pięć, tam cztery lata i tak boli, że po prostu hello. No to są preparaty bez recepty, można sobie kupić takie, które te, odbudują ten nabłonek, ale generalnie trzeba jednak to robić. No i po tym stosunku ta para, jak już tak będzie szczęśliwa, no to żeby się razem te znowu wykąpała. Dziewczyna, żeby myła, to wszystko, żeby tam nie zalegało żadne nasienia ani nabłonek. Ani. A dlaczego właśnie, dlaczego dziewczyna po stosunku powinna zrobić siusiu? No, żeby wypłukać to, co tam może, bo ta cewka jest krótsza mm. trochę. Żeby jak w trakcie tego stosunku, który tam trwał, no by więc jak najdłużej, bo jeśli jest przyjemnie, to trzeba sobie to skracać. No różnie to jest, ale znowu, jeśli trenujemy, no to to jest w stanie trwać tam tyle, żeby tą parę. Natomiast jeżeli opłuczemy, wypuczemy to wszystko, co tam się. Nadmiar tego potu, tej wilgoci, osuszymy delikatnie ręcznikiem, nie szorując mocno twardo, bo sobie też podrażnimy. Czasem widzę nawet badanie moczu, jest drobne erytrocyty, wychodzą. No właśnie, bo dziewczyna mocno ręcznikiem się wytarła, zrobiła, oddała, może a potem wychodzi z świeże oczywiście, no, one nie są świeże z pęcherzy, czyli nie może nadmiernie szorować tego, wycierać do sucha, czy jakimś papierem toaletem perfumowanym znowu i tak dalej, bo to nas może podrażać, czyli to delikatne jest miejsce. Um, skoro już tak sobie miksujemy tutaj higienę mężczyzn i kobiet napletek. Tak czy nie? Tak, koniecznie. Facet musi ten napletek sobie sunąć, a jak jest młody, jeszcze nie spużyje no to musi trenować, żeby tam się to wszystko nie zarastało. Ja może usunąć? Można też. To jest higieniczne, bo ułatwia utrzymanie higieny wtedy. Ale generalnie facet musi zawsze codziennie się pod tym napletkiem też umyć, bo tam się nabłonki złuszczają. Jeśli on tego nie zrobi, to będzie pożywka dla bakterii, grzybów, drożdży i... No i potem kobieta też ma przekichane. No tak, bo to faceci roznoszą. No Ale część zapomina, leczy tylko kobiety, a facet Faceta zostawia, no ale też powinno się poprosić o preparat jeszcze dla partnera, bo żeby powrotem mi sprzedał, nie sprzedał tego samego, Czyby chlamy, czy bakterii, czy wirusa, i tak dalej. Jasne. Też faceta trzeba przejrzeć, jeżeli te dziewczyny coś tam wraca. No i też musi wyleczyć nadżerki, jeśli ma Aha. jakiś stan na tarczy, bo to jest pożywka ta mikrokrążenia, mikrokrwawienia takie, które są. Nadmiar śluzu z nadżerki. Yy, łatwiej będą te infekcje mogły wracać. Czyli rozumiem, że facet bez napletka ma po prostu łatwiej. Jasne. I, 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 tak, no. generalnie tak. Jak Czyściej tak, tak? Tak, łatwiej było. Okay. Um, pytania zebrane na piątym piętrze w Radiu Z od kolegów i koleżanek e, panie si siusiają na siedząco to jest dosyć jasne e, panowie na stojąco czy na siedząco też na siedząco tu chodzi o opróżnia mięśnie dna miednicy małej no i nie wolne, znaczy nie powinno się oddawać moczu na zapas bo idę do miasta to stan i będę cisnął bo wtedy wypycham sobie mięśnie dna miednicy małej potem ma może być problem z utrzymaniem tego moczu albo będę go oddawał kropelkami albo mi tam będzie coraz więcej zostawało ten strumień też będzie słaby bo Mięśnie nad nami nic małej trzymają. Myśmy stali z czterech łapek na dwie i jeszcze to nie zdążyło się tam ukształtować. U kobiet to wypadanie, czyli cały dzień jak siedzę w robocie, no to też to flak się robi z tych mięśni. I nawet jak dziewczyna nie rodziła, to może mieć problem z utrzymaniem tego moczu później. No właśnie z tego rozróżnienia. Idziemy do, fizjotera do ginekologicznej fizjoterapeutki, dziewczyna nam może to pomierzyć, potencjały, zaleci odpowiednie ćwiczenia. Ale generalnie co pół godziny myk po biurze się powinniśmy przejść, żeby te mięśnie dnami nami nic mały. Facet też powinien ćwiczyć. u faceta to nie jest, że jest jak ula, jak ula. A to jest napinanie się mięśni, na mieli cybały. Też można sobie je poćwiczyć i jakoś orgazm się poprawi. A to tak przy okazji. No proszę, tak przy okazji. Ale to dobrze, to siusianie, ciąg dalszy. Tak. E, dziewczyny siusiają oczywiście na siedząco, natomiast no, no mamy publiczne toalety, mamy toalety na przykład w pracy, z których korzysta masa osób, wiadomo. Higiena. Tak. Chodzi o zachowanie higieny. Siadać na tej desce czy nie siadać? Czyścić ją najpierw czy jej nie czyścić? Siadać, bo jak idziemy na basen, siadamy na brzegu basenu, no to hello, to jesteśmy tylko w majteczkach, nie? Tam jest więcej zresztą tego wszystkiego niż tu na tej desce, bo tą deskę to ktoś przechodzi raz dziennie, przynajmniej jest czyszczona tam chlorem i tak dalej. To wszystko są silne środki, które odkażając mają działać. Czyli w sumie generalnie tam jest czyściej. I facet powinien na siedząco też jak najbardziej. Ja wiem, że pisuar jest fajny, bo jest wygodny, bo można myki sobie tutaj, uciekać, ale fizjologicznie jest lepiej nie napinać tych mięśni na miednicę małej, żeby usiąść jednak i tak oddać mocz. I tak jak dziewczyny siadają tu się, jeśli ja jestem zdrowy, bo muszę zadać o swoją odporność, to ja sobie poradzę z tym, co tam się może dziać. Mhm. I łapię za klamki przecież. Wchodząc do różnych, do handlowego, kadłubowego, tak. się czasem same otwierają. Ale no, pieniądze, czy. No to też hmm. płacimy zegarkiem czy telefonem. No ale gdziekolwiek wchodzimy, dotykamy, no to tak samo mamy, zbieramy te bakterie i, i czy tą mikroflorę, taką każdą. No i siadając na tym sedesie, no krzywdy sobie nie zrobimy. Okay, Zatem czyli... to jest skóra. Hmm. To nie jest. Czyli nie że... panikujmy. No, nie panikujmy. Tak, tak, tak. Okay. E, wkładki higieniczne u pań, tak czy nie? Na co dzień. Hmm. Jeśli jest aktywność fizyczna, nadmiar potu, to tak, żeby ten, tam się ta wilgoć nie zbierała. To o to chodzi. Jeżeli ja mam teraz, nie wiem, gorąco jest, jadę rowerem długo, no to lepiej sobie to, to osuszyć to miejsce, bo jak ja będę jechał, czy jechała, będzie się to szorowało tutaj, to będzie tam wilgoć. Na wilgoć ciepło, wilgotno i słodko. No to jest warunki do rozwoju okay. patologicznej mikrofrozy. Dlatego powinniśmy chodzić po mieszkaniu bez majtek. Sukienka, spódniczka, a nie spodnie, nie dżinsy. Że, bo jadrze bardzo ładnie densyfikuje ten tlen. To super jest. Jako rana lepiej się goi tak, jak sobie zetrę kolano na świeżym powietrzu, że tak powiem, z dostępem powietrza, niż jak ja sobie to zawinę gazetą, czy tam, sorry, nie gazetą, tylko opatrunkiem, mhm. jakimś stylofanem, jakimś plasterkiem, to będzie tam się gotować. Tam będzie wilgoć, to będzie zatrzymane, no i to się będzie gorzej. Goić, niż jak ja to zostawię, tak jak dzieci. Kolano się kiedyś zdarło na chodniku jak się ktoś przewrócił. Tydzień i było pozałatwione. strupek odpadł i się ładnie, wszystko zagoiło. Czyli dostęp powietrza jest tutaj kluczowy. No i po mieszkaniu możemy chodzić sobie bez majteczek, sukienka spodnicza No właśnie, a z, panie, Super, z, panie z panie na nagle. Tak, to? oczywiście, tylko tak, bo jak ja się ubiorę w piżamę, to, to nie, że to się zakręci dookoła, jak się przewracam, to to też nie ma dostępu tlenu. A bakterie bezlenowe to lubią. No wtedy będzie ten nieprzyjemny zapach tych właśnie bakterii. No to to już trzeba leczyć antybiotykiem. Czyli nie prowokujmy takich rzeczy. Lepiej zdrowie jest, no przecież natura nas stworzyła nago. My się nie, nie rodzimy w jakimś tam, nie, wiem, bokserkach, czy w jakimś tam, nie, wiem, w piżamie, bo idziemy spać. No, można sobie tak ustawić temperaturę, żeby będzie dobrze. Czyli tutaj też dochodzimy do, do tych takich nagłówków, które kiedyś były bardzo popularne: jeansy, rurki niszczą nam zdrowie i tak dalej. Czyli tak naprawdę chodziło, to było wyolbrzymienie trochę pewnych tak, problemów, tak. ale tak naprawdę chodziło o to, że to wszystko jest od, obcisłe i jakby z nie oddycha, tak? Tak, tak, to o to chodzi. No jak cały dzień siedzę nóżki złączone za biurkiem przy komputerze, no to jednak tam jest, ta wilgoć się ma prawo zbierać. Ale dzisiaj rurki są fajne, bo to jest bawełna przecież. Majteczki zmieniamy codziennie. I tu jest bardzo ważna rzecz, która może nam umykać w higienie i tym szczególnie panów. Zmieniajmy skarpetki codziennie, zmieniajmy buty. Co ma, co ma ją skarpetki i budy no do właśnie. higieny intymnej. intymnej. Intymnej też, no bo jak e, nie zmienimy, to mamy zwiększone ryzyko nawrotów grzybicy, potem po wielu latach dorobimy się grzybicy paznokci, Którą sobie możemy oczywiście dzięki reklamom sobie leczyć, ale chodzimy w sandałkach, też ma być odkryta ta stopa. Po mieszkaniu na Bosaka, na przykład, ale ma być odkryta. Nie, że ja sobie nałożę Adidasy, będę sobie w nich biegał 2-3 dni w tych samych, skarpetki będę zmieniał. Nie, Tam, ten but będzie trzymał tą wilgoć. To musi sobie wyschnąć 1-2 dni, e, czyli już jeśli jest sandałek, to jak najbardziej, jeśli jest gorąco. To też ma związek z ogólną higieną faceta. E, na koniec chciałabym jeszcze poruszyć temat chodzenia na badania. Dlaczego się pan tak zdziwił, że to już koniec? No właśnie. Chciałabym poruszyć temat chodzenia na badania, bo my dziewczyny zazwyczaj nie mamy z tym problemu. Nawet nie przeszkadza nam, czy to będzie ginekolog mężczyzna, czy ginekolożka kobieta, w zasadzie wszystko jedno, wiemy, że musimy dbać tutaj o siebie w tym zakresie. No, panowie mają problem. Rozmawiałam wczoraj z kolegami tutaj z pracy i usłyszałam coś takiego, bo to, to będzie uwaga, cytat. Um, jeden z moich kolegów powiedział: Trochę się boję iść do urologa, bo denerwuje mnie, że to facet będzie dotykał mojego. Tak, Anisa. Mhm. Um, No właśnie, a zapytałam: A gdyby to była kobieta? No nie, no to takie krępujące. Jeszcze gorzej. Tak. I to jeszcze gorzej. Faceci nie mają swojego Rozkładem lekarza. Rozkładam ręce. No tak, właśnie. to prawda, bo kobieta pójdzie do ginekologa, a facet z, z problemami, gdzie ma pójść? No, niby do urologa, ale ten się zajmie jego prostatą, jego cewką, jego pęcherzem oczowym, a nie tą całą otoczką, tak jak u kobiety się zajmie fizjo fizjologią, ale i też patologią holistycznie. Także faceci są faktycznie pozostawieni sami sobie. Spadek libido, problemy z erekcją. No, gdzie on ma iść? Do urologa. Urolog się zajmie, zrobi mu PSA, USG, prostaty i tak dalej. Warto sobie gerne sprawdzić, czy się ma ryzyko, bo wtedy może mieć raka w wieku 40 lat. I on pakiet zobaczyć, czy to ryzyko jest. Także faceci są sami sobie zostawieni i mają tutaj problem rzeczywiście. Dlatego też napisałem tę książkę. Ja jako facec miałem prawo taką napisać. Bo wiem, jak to trudno jest, i tam część jest odpowiedzi takich, jakie badania sobie zrobić, żeby samemu sobie pomóc i na co zwracać uwagę. No ale profilakta jest bezwzględnie raz do roku. Powinno się to zrobić. Badania krwi, mimo że człowiek uważa, że nic mu nie dolega, ale potem jest profilaktyka, żeby, czy cytologię u dziewczyny nie ma, opcji raz do roku. To trzeba zrobić. USG piersi, USG ginekologiczne, profilaktyka jest najważniejsza tutaj, ale my też mamy narzędzia w sensie oceny ryzyka genetycznego na przykład. Ze śliny można zrobić sobie badanie genetyczne, czy ja mam tę mutację, czy nie. I wtedy zupełnie inaczej wygląda profilaktyka. Ja mogę, bo USG mi wykryje, jeśli mam mutację, czy, czy mamografia, 39% raków, a rezonans 90, jeśli mam mutację. A tak mam Mutacji robił z giemamografii, tylko 39 mi wykryje procent raków. Czyli bardzo ważna rzecz, żeby wiedzieć, czy ja mam tę mutację, czy nie mam. Facet tak samo. Raka prostaty. Jeśli ma mutację, bo mamusia na przykład miała, to on ma też 40% większe ryzyko. I też już jako 40-latek się powinien badać u, u, u ginekologa. U, sorry, u urologa. Jak <grym> pomyślałem, bo ja sam jestem ginekologiem 35 lat. Także profilak tak bezwzględnie absolutny i tego się nie da pominąć. To pytanie, to jest pytanie, którego nie było w planach i nie było w scenariuszu, ale y, przygotowałem dla pana wodę w szklaneczce w kuchni, yy, dostałam pytanie. 39-letni Michał pyta, yy, kiedy u mężczyzny yy, spada libido? Kiedy może odczuć, w jakim wieku to tak, taki spadek, już taki, który on zauważył? 40, 40 plus. I tu bardzo rozjeżdża libido. Ciekawe pytanie, bardzo fajne. Yy, stres. Rozjeżdża libido. Jeżeli na przykład lecę na randkę i mi ktoś walnie w samochód. Nawet, no poradce. dobra. Nie, przed, przed. Ale to już jest po w tej To już jak... jest mhm. tak, tak. I, czyli ten stres, albo dzisiaj mnie z roboty wywalili, a ja byłem umówiony już od tygodnia, się umówiłem, że się dziewczyno spotkam. No, no ten stres rozjeżdża libido. A od 35 roku spada nam poziom testosteronu panów. To się zaczyna tak, że, a pewnie byłem zmęczony, albo pewnie ta tak, tylko że tego będzie coraz więcej. Zaburzenia pamięci krótkiej, koncentracji po 40, a już to wylezie całkiem 45. U każdego inaczej, każdy jest inny. My powinniśmy pokochać w ogóle swoje ciało i coś dla siebie zrobić. Ja to odkryłem leżąc na masażu jakimiś twarzy na przykład i sobie myślę, bo zawsze uważałem, że najważniejsze w życiu jest budowanie relacji międzyludzkiej, ale yy, najważniejsze w życiu jesteśmy sami, sami dla siebie. I nikt za nas tego nie zrobi. Nie, że ja robię wszystko dla wszystkich, ja muszę to zrobić dla siebie. Zadbać, zrobić sobie profilaktykę, prawidłowo się odżywać, dobrze się nawodnić. Są takie bazysowe rzeczy, które nam pozwolą, y, holistycznie, ale trwać w tym zdrowiu dobrym. Niż co chwilę chorować, tym bardziej powinniśmy się zastanowić, dlaczego ja co chwilę choruję. Przepraszam, że tak długo mówię. Ależ bardzo proszę, mówi pan bardzo ciekawie. To jeszcze, y, skoro rozmawiamy o libido, powiedział pan, że tak 35 to już spadek Pierwsze testosteronu, nie, po 40 już spada libido. A to prawda, że u kobiet jak, im później, tym jednak lepiej? Po trzydziestce kobieta jest na tyle mm, świadoma już swojego ciała, już urodziła sobie trójkę dzieci, już wie, jak się zabezpieczyć, na przykład, ma ten komfort, jest bardziej świadoma. No właśnie, to jest słowo klucz. I wtedy potrafi czerpać z radość, z tego seksu. Ja zauważam też, że proszę zwrócić uwagę, osiemnastka, jak ma pójść na plażę, na przykład się toples opalić. No to tak niekoniecznie. Dwadzieścia eh, no może toples, ale majteczki będzie. A siedemdziesiątka, proszę bardzo, leży, nie ma z tym problemu. Czyli dojrzewamy do pewnych rzeczy. Mhm. I potem, Boże, czego ja się bałam? Kto się z nas Pełnego w morzu, czy w jeziorze, czy, tam, czy w rzece, na przykład. Zachęcam, żeby spróbować. To jest takie odkrycie, że człowiek nawet nie wie tej wolności. Nawet może sobie znaleźć jakieś miejsce na, na, na jeziorach. Także takie rzeczy, których kto świadczyć warto w życiu, takich prostych przyjemności. Odkryć to w nie sobie. Nie sądziłam, że usłyszę to od ginekologa położnika. Polubmy po prostu swoje ciało. Bądźmy dobrzy dla siebie i żyjmy ze sobą w zgodzie. To jest, to jest bardzo ładna puenta tej rozmowy, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Tadeusz Oleszczuk. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.